Dokładnie tak, ej, raz, raz. Niektórzy mówią, że mają za dużo spraw na głowie, tym samym mają dużo więcej zer na koncie niż przeciętny człowiek, czyli ja i ty, bo cały swój dorobek zmieszczę w kartonie, bo do dziś wszystko co mam to te teksty i płomień w sobie, który od 2008 nieustannie płonie. A od 8-9 jestem na tej planecie. Dzięki Boże, że wielkim jestem. Znam swoje miejsce, mam korzenie głęboko utrwalone w głowie. To nie mój problem, że z każdym nowym wersem uświadamiam tobie prawdę o naszym społeczeństwie. Czy też o tobie powiedz teraz, kim jesteś zapomniany ten sektor pamięci przez ciebie. Polecą pioruny w głowy naiwnych plastikowcia pustych jak półki w sklepach, które z wyprzedaż. I choć to tandeta, to sam nieraz tam czekam, by poczuć smak powszedniego chleba, odnaleźć się jeszcze raz. Nie zapomnieć gdzie jest meta, ty możesz nie wierzyć mi, sam sprawdź co cię czeka. Idź i nie zapomnij o korzeniach. Pamiętam, czy ty pamiętasz kim byłeś, skąd jesteś, z jakiego miejsca pamiętasz tamte ławki, gdzie powstały marzenia o tym by być sławny. Pamiętam, czy ty pamiętasz kim byłeś, skąd jesteś, z jakiego miejsca pamiętasz tamte ławki, gdzie powstały marzenia o tym, by być sławny. Minęło parę lat, parę ziomków odeszło, parę spraw wypłynęło na zewnątrz. Zostałem sam, nie przez egoizm na pewno, choć pełno jest jego wewnątrz mnie, to wiem to. Teraz widzę inaczej, choć kiedyś chciałem zostawić wszystko za plecami i mieć wyjebane to. Nie dało się, bo to część mnie jest dalej, no i nie usunę jej, teraz wiem, zrozumiałem. Wciąż pamiętam, kim jestem ziomek, wciąż pamiętam, skąd pochodzę, co mam w sobie, po co gram w to w ogóle. Pamiętam o niej wciąż, choć chciałbym zapomnieć. Pamiętam, czy ty pamiętasz kim byłeś, skąd jesteś, z jakiego miejsca pamiętasz tamte ławki, gdzie powstały marzenia o tym, by być sławny. Pamiętam, czy ty pamiętasz kim byłeś, skąd jesteś, z jakiego miejsca pamiętasz tamte ławki, gdzie powstały marzenia o tym, by być sławny.